Poseł Anna Maria Żukowska. Prawniczka, filolożka angielska, demokratka, feministka. Znana jest z kontrowersyjnych wypowiedzi, które często budzą wątpliwości co do jej podstawowej wiedzy biologicznej. Jej wypowiedzi na tematy biologiczne są czasem uznawane za nietypowe i wywołują wiele pytań. W dzisiejszym materiale omówimy jej dziwne teorie. Jaka byłaby twoja reakcja na wieści o tym, że biologiczny mężczyzna może urodzić dziecko? Zdarzają się takie sytuacje, że biologiczny, podkreślam, biologiczny mężczyzna rodzi dziecko. To się zdarza. Ja nie słyszałem o takiej sytuacji. Zdarzyło się kilka razy na świecie, wie pan, jakbym pan powiedział, że będziemy o tym rozmawiać. Gdzie on to dziecko, ten biologiczny, to bardzo ciekawe, co pani mówi. Gdzie ten biologiczny mężczyzna to dziecko nosi do czasu rozwiązania? Bo to jest osoba z macicą. I dlatego mogła urodzić dziecko. Le peinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Za tą wypowiedź Żukowska została wyróżniona biologiczną bzdurą roku 2021. Temat ten postanowił kontynuować Robert Mazurek w wywiadzie. Zdarzają się sytuacje, powiedziała to pani w marcu, zdarzają się sytuacje, że biologiczny mężczyzna rodzi dziecko. Ucieszyło mnie to, powiem. Może i ja bym został matką. No, to jest kwestia tego, jak rozumiemy ten termin. Jeżeli biologiczny mężczyzna. Wydaje mnie się, że jestem biologicznym mężczyzną. Tutaj mamy wiele możliwych wariantów ułożenia chromosomów. Biologicznie czasami ten układ, który daje nam... znaczy, statystycznie mężczyznę zdarza się, że... Że mężczyźni rodzą kobiety, tak? Urodzą dzieci. Osoba, która ma układ genów męskich, wygląda zupełnie jak... Nie, ale zaraz. Ale zostawmy wyglądy. Zupełnie poważnie pytam panią, czy pani zna takich mężczyzn, którzy urodzili dzieci? Ja osobiście nie znam, ale... Skąd pani czerpie tę wiedzę, że mężczyźni rodzą dzieci? Z pism naukowych, z doniesień medialnych. Słucham? Z których? Z jakich pism naukowych czerpie pani tę wiedzę? Z których? The Lancet na przykład. No i proszę, gdzie w Lancecie napisano, że mężczyźni rodzą dzieci? Bo byłoby to odkrycie, przyznaję, to byłby kopernikański przewrót. Kontynuując dyskusję na temat możliwości rodzenia dzieci przez biologicznych mężczyzn, możemy napotkać nie tylko twierdzenia na ten temat, ale także teorie, które sięgają jeszcze dalej i sugerują, że mężczyźni mogą doświadczać miesiączki. Jest to kwestia, która dla wielu może wydawać się całkowitym absurdem. Posłuchajcie, co mówiła Żukowska na kanale Zero 9 lutego. A zna pani mężczyzn, którzy miesiączkują? Którzy mają tożsamość męską? Osobiście nie znam, ale wiem, że są takie osoby. Mhm. I to są mężczyźni? Tak. Chodzą i miesiączkują? No, przez pewnie jakiś czas. No nie, no myślę, oczywiście, że przez parę dni w miesiącu. Pora umierać. Powstał jakiś błąd systemu. Po prostu inna płeć została mu przypisana przy urodzeniu niż on czy ona się czuje, a tak się zdarza. No, są różne sytuacje, są też osoby będące hermafrodytami i to istnieje od kurde czasów mitologii greckiej. Żukowska nie tylko twierdzi, że biologiczny mężczyzna może urodzić dziecko, może miesiączkować, ale także uważa, że mężczyźni nie są wcale wydajniejsi w pracy fizycznej od kobiet. Nie przyznam, że jest bardziej wydajny, bo wcale nie oznacza, że ten mężczyzna w ciągu 8 godzin pracy przeniesie więcej tych ciężarów niż kobieta. Kobieta naraz może udźwignąć 12, ale może na przykład poruszać się szybciej i przenosić te ciężary bardziej efektywnie od mężczyzny, który taszczy powoli te 30-kilogramową paczkę. Czyli mimo tego, że jest słabsza i delikatniejsza, może zrobić więcej? Tak. Kontrowersyjne wypowiedzi Anny Marii Żukowskiej nie tylko podważają naukową rzetelność, lecz także mają ogromny wpływ na społeczne dyskusje. Jej niekonwencjonalne teorie, nie tylko te dotyczące biologii, często wywołują burzę emocji i są obiektem krytyki ze strony zarówno ekspertów, jak i społeczeństwa. Niezależnie od tematu, czy to kwestie płci, polityki, czy społecznej równości, wypowiedzi Żukowskiej budzą kontrowersje i prowokują. Nawet sam Leszek Miller nie cofał się przed mocnymi i dosadnymi słowami wypowiedzianymi na temat Anny Marii Żukowskiej, twierdząc, że dla niej milczenie nie jest złotem, lecz szansą. A jego słynna wypowiedź w wywiadzie dla Radia Z to prawdziwa riposta. Co pan sądzi o posłance Annie Marii Żukowskiej? No,
przyznam się panu, że z sympatią śledzę jej wstępowanie po drabinie ewolucji. Halo, halo? Halo, dzień dobry. Och, nareszcie. Kobieta! Wynajmie się? I tą wypowiedzią Leszka Millera kończymy ten materiał. Dziękuję za oglądanie oraz zachęcam do zajrzenia do sklepu memowy.pl, gdzie znajdziecie nowy kubek z dosadnym cytatem specjalnie dla was.